czerwcu w Galerii Bałtyckiej miała miejsce pewna akcja. Ustawiono taki selfie box, czyli coś takiego właśnie jak tutaj widzicie na zdjęciu, i można było się sfotografować. I co można było ciekawego tutaj uzyskać? Ano takie efekty nakładania własnej postaci na kota na przykład tutaj, albo można było się sfotografować w jajku. Umożliwiała to po prostu nowoczesna technologia green box, czyli wycinania z tła i natychmiast nakładanie na dowolne tutaj zdjęcie. To była po prostu forma zabawy. Jakie skojarzenia natychmiast mi się pojawiły, gdy zobaczyłem te zdjęcia? Znacie na pewno zdjęcia wybitnego Polaka, fotografa Ryszarda Chorowica, i on był prekursorem tego właśnie typu działań. To zdjęcie, które widzicie tutaj, czyli to jajko takie opierzałe i w środku z modelką, zostało wykonane w 1969 roku. I tutaj nie ma żadnego Photoshopa, nie ma żadnego green boxa. Fotografowane to było z szerokim kątem, z bardzo dużą głębią ostrości. To jajko i to, co jest na pierwszym planie, te pióra były blisko, natomiast modelka była gdzieś dalej i w ten sposób to Ryszard Chorowic robił, czyli w zasadzie można powiedzieć jednym zdjęciem. Czasem wymagało to wkomponowania czy pasowania postaci w ciemni. Natomiast większość rzeczy można było zrobić w ten sposób właśnie. Tutaj mamy właśnie podobne zdjęcie, tylko tutaj już jest rzeczywiście fizycznie to jajko. Także takie mam skojarzenia. Natomiast jeśli chodzi o to drugie zdjęcie z kotem, natychmiast przyszło mi takie tutaj porównanie. Jest to Alicja w Krainie Czarów, ale już późniejszy okres, czyli ten elektroniczny, można powiedzieć, początki elektronicznego tego okresu Ryszarda Chorowica, 1987 rok. Ryszard Chorowic opowiada tutaj właśnie historię, że było to pierwsze zdjęcie, które wykonał właśnie za pomocą komputera i kolega jakiś pokazał mu, że można bardzo szybko sklonować jakiś tutaj fragment, rękę czy ucho, już nie pamiętam teraz do końca. Sklonował, pokazał mu, że to jednym kliknięciem można i nie trzeba po prostu skomplikowanych technik fotograficznych, optycznych lub fotomontaży wykonywanych w ciemni, bo większość fotomontaży oczywiście Ryszard Chorowic wykonywał w ciemni, jeżeli więcej było elementów do złożenia. Po prostu wcześniej nie było komputerów i robił to ręcznie. Da się to zrobić pod upiększalnikiem, ale jest to bardzo, bardzo trudne. Efekty są niepowtarzalne i jest to żmudna praca. Także mamy tego kota i mamy tutaj dziewczynkę wkomponowaną właśnie w tego kota. I jakie wnioski wyciągam, oglądając właśnie takie akcje? Otóż ta rozrywka, popkultura wchodzi w sztukę, można powiedzieć, czy czerpie inspiracji ze sztuki. I myślę, że niedaleko będzie do tego, że dziewczyny będą się fotografowały jako, czy będą się wpasowywały za pomocą urządzeń elektronicznych w obraz Monalizy na przykład, a panowie będą Jagiełłą w bitwie pod Grunwaldem.